Witam. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony retrospekcji. Cofniemy się trochę wstecz, żeby zobaczyć, jak moje akwarium się zmieniało. Tutaj widzimy akwarium zaraz po zalaniu. Pierwsze zalanie po starcie akwarium. Tutaj widzimy akwarium, jak przyjechałem po urlopie, czyli mniej więcej okres sierpnia. I akwarium troszkę było zapuszczone, jak pamiętacie z poprzednich odcinków. Kto oglądał, jeszcze można tutaj zobaczyć małego Heńka, z którym wiązałem duże nadzieje, ale niestety już teraz w tej chwili z nami go nie ma. Mam tutaj też moczarkę jeszcze z boku. Mam alternatywę jeszcze czerwoną. Tak to wyglądało około sierpnia. Start był, przypomnę, w maju. Następna odsłona to jest jakieś 3 miesiące temu, około października. Wtedy zakupiłem bakopę sobie wysyłkowo. Jak widać na załączonym obrazku, bakopa już sobie stoi w podłożu. Tak samo kupiłem wtedy Ludwigię. Alternatea na tylnym planie niestety też nie zdała egzaminu u mnie. Tutaj mamy jakieś 2 miesiące, może 1,5 miesiąca do tyłu. Tutaj widzimy, że jeszcze jest Ludwigia repens po prawej stronie, bardzo mała, na pierwszym planie. Tak samo z lewej strony bakopa też na pierwszym planie. Nie wiem, dałem tak chyba, żeby tylko zobaczyć, czy się przyjmą. Na środku widać echinodorusy, 3 w kupie. Witam wszystkich. Akwarium amatorskie, kanał dla pozytywnie zakręconych akwarystów. Odcinek retrospekcja. W tym odcinku chciałbym pokazać, jak moje akwarium, mój zbiornik przechodził ewolucję, nie wiem, czy na plus, czy na minus. Ja chcę ten zbiornik dostosować do moich oczekiwań i do moich upodobań. Nie wiem, jak to wam będzie się podobać, ale jest, przyznacie, inaczej niż było. Okej. Lewa strona, jak widać, trafił tam echinodorus z środkowego planu. Na środkowym planie były 3 echinodorusy duże. Praktycznie nic nie było widać oprócz nich. Postanowiłem jednego oddać koledze, drugiego przesadzić koło grzałki z lewej strony. Operacja była dość problematyczna. Wiadomo, jak tak duża roślina może mieć korzenie w substracie,
powymyślałem, powyciągałem jakoś, podcinałem korzenie, część korzeni została na miejscu. Odcięłem tylko część. Jak widać, roślina już jest chyba tydzień czasu. Wypuszcza pierwsze listki, także chyba wszystko dobrze poszło, bo się dalej rozmnaża. Nawet powiedziałbym, że jest lepiej niż było, bo teraz ma więcej światła dla siebie. Środkowy plan. Ten mój kawałek patyka z tym mchem wędruje z prawa na lewo, lewo na prawo. Nie wiem, co mam z nim zrobić. Akurat tutaj się miejsce teraz zrobiło. Zostawiłem go w środku. Pożegnałem się, jak mówię, z jednym echinodorusem. Drugiego posadziłem centralnie na środek. Doszły nowe rośliny. Sagitaria doszła. Doszła rotala. Co tu jeszcze z nowości? Jak widać, w ostatnim odcinku było dużo pistii. Postanowiłem ją zredukować do minimum. Zostawiłem tylko duże osobniki. Za każdym nowym takim każdą nową sadzonkę starannie usuwam. Wtedy te duże rosną jeszcze bardziej, nie tracą energii na stworzenie nowej. Co chwilę oczywiście próbują to robić, ale ja to wywalam po prostu do śmieci. Nie chcę, żeby mi ta pistia zawaliła całą górę. 0,7 W, przypomnę, światła. To jest mało. Nie chcę, żeby mi to jeszcze bardziej, te rośliny bardziej ograniczały to światło. Jak widać tutaj na tym obrazku, coraz lepiej idzie z tym trawniczkiem, z tym jakby to powiedzieć, pierwszym planem. Nie wiem, jak długo będzie szło dobrze, ale mam nadzieję, że będzie to się coraz bardziej rozrastało. Jak mówiłem, wspomniałem prędzej, Sagitaria sobie rośnie. Też chcę, żeby z tego się takie kępki duże porobiły. Wywaliłem całą roślinkę tom. Nie wiem, co to będzie. Ta roślinka. Przepraszam, zapomniałem nazwy. Kiedyś ona porastała całą akwarium z tyłu. Teraz postanowiłem, że za cały tył, bo wydawało mi się to akwarium jakieś takie za bardzo jednolite, jednobarwne, za cały tył będzie odpowiadała Ludwigia repens, która przy dobrych warunkach, przy dobrym oświetleniu, jak jest, nie jest przysłaniana innymi roślinami, robi się czerwona. Jak widać na załączonym obrazku, jest czerwono. Cały tył zrobiłem z Ludwigi repens. Tutaj rotala. Trawnik ma tworzyć Micranthemum umbrosum. To jest ta roślinka. Różnie to mówią w internecie o tym.
Niektórzy mówią, że to można z tego zrobić trawnik, niektórzy mówią, że to roślinka drugiego planu. Zobaczymy, jak to będzie. Rotala z ryb. Co się zmieniło z ryb? Z ryb się zmieniło to, że oczywiście potwierdziły się obawy moich kolegów, którzy mówili, że pielęgnice nie nadają się do akwarium ze żwirkiem, tylko z piaskiem. Ano, dobrze, że oddałem kakadu prędzej, bo teraz ramirezy zaczęły mi chorować i musiałem się z nimi pożegnać. Kolega był tak zdesperowany i tak chciał je wziąć. Nie wiem co, jakoś skokami pływały. A że ma dwa akwaria, ma jedno ogólne 450 litrów, drugie ma 20 litrów, taki kotnik od razu taki szpital jakby. Powiedział, że je tam sobie przetrzyma, że jak wyjdą z tej choroby, to sobie weźmie, jak nie wyjdą, to trudno, po prostu tam dokończą swojego żywota. Nie wiem, czy będzie tam dawał jakąś chemię, czy coś będzie próbował robić. Też mi powiedział, że wszelkie pielęgnice nie mają prawa bytu ze żwirkiem, piasek tylko, bo sobie czyszczą skrzela, przepukują piaskiem i tak dalej. Najlepszy jest piasek dla pielęgnic, jeszcze raz powtarzam. Prawa strona w ogóle nie zmieniona. No, jest jeszcze ten trzeci echinodorus, bo miałem ich cztery. Myślałem, żeby go dać z samego tyłu koło filtra. Zastanawiam się nad tymi roślinami, które prędzej pokazałem, te rośliny z tymi listkami. Jakby ktoś chciał, to mógłbym je wysłać w Niemczech komuś. Wiadomość na priv, bo raczej się z nimi pożegnam. Roślina bardzo mało wymagająca. Ktoś będzie wiedział, jak ona się nazywa, bo zapomniałem znowu. Przepraszam. Ktoś będzie wiedział, jak się ona nazywa, to proszę pisać w komentarzach. Jestem w stanie komuś ją wysłać za Frixa. Oczywiście jakiś tam, nie wiem, za przesyłkę. Kto, jaką będzie chciał sobie, jaką sobie powie, to oczywiście koszty, nie będę dokładał do interesu, koszty wrócicie mi, ale roślinka zupełnie za darmo. Ktoś będzie chciał, oczywiście do Polski nie ma sensu, bo za daleko nie dojdzie. Mamy teraz początek grudnia, dokładnie 6 grudzień. I nie będzie w stanie tego przeżyć. Co jeszcze? Jak mówiłem, ten patyk z tym mchem przekładam z prawo na lewo. Mech jest tylko tutaj na moim nowo zakupionym korzonku. Anubias wyrasta nowy listek, korzonek z mchem raczej nie służy mu prąd duży, mchu, czy jak to powiedzieć. Następny ten anubias, co miał tutaj być, co był tutaj, przyniosłem troszkę niżej.
pod liście Echinodorusa, bo za dużo na nim glon zaczął szaleć. Zrobiłem tutaj miejsce dla mikrozorium i innych Anubiasa chyba. Kolega mi obiecał, ale coś chyba nie wyszło, bo nie dotarły do tej pory. Nie wiem, może sobie sam kupię, jak nie dogadamy się, albo po prostu coś innego wymyślę. Tu kiedyś były duże stada mchu. Strasznie mnie irytował. Nie chciał rosnąć, rzadkie to było, brzydkie. Wolałem to, tego się pozbyć na rzecz jakiejś rośliny. Jeszcze się zastanowię, jaki. Poza tym, nie wiem, no, wszystkie rośliny dobrze się czują. Zaprzestałem podawania w ogóle mikro i makro elementów. Przyhamowało to trochę wzrost glonów. Podaję podwójną dawkę karbo. Jeszcze jeden reaktor zrobiłem CO2. Teraz to wygląda tak. Dwa reaktory. Później idzie to do jednej butli. Nie ma światła, przepraszam. Nie będziecie widzieć, ale to polega na tym, że dwa reaktory połączyłem trójnikiem. Później wszystko do jednej. Nowa kostka lipowa. Rozpuszcza bardzo fajnie. To tak jakby były dwa reaktory, dwie bimbrownie, tylko że z jednego wężyka to wszystko leci. I tak to po części wygląda. Na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, komentujcie. Właśnie a propos subskrypcji, minęło 300. Przekroczyłem 300 subskrypcji. Za co wszystkim dziękuję. Jeszcze raz powtarzam, ten kanał Akwarium Amatorskie nie ma służyć jako jakiś film, jako kanał jakiś do nauki. Ja sam się dużo od was uczę, przez to w sumie ten kanał założyłem, dlatego żeby się wymieniać doświadczeniami i uczyć od was, od ludzi, którzy naprawdę znają się na rzeczy. Zakupiłem nowy aparat, nagrałem nim film pierwszy. Niestety nie nadaje się do użytku, muszę się nauczyć jego obsługiwać. Miało być lepiej, miało być Full HD, a tu nagle muszę dalej nagrywać z mojego telefonu, bo obraz jakoś lepiej się prezentuje. Ok, na tym wszystko. Przepraszam, że dzisiaj tak długo zanudzam. Na razie.